Wybruszek się buntuje. Dzień dobry. Wybruszek się buntuje, przychodzi nastoletni bunt. Dlaczego? Co on zrobił? Jest za ciepło mu. Za ciepło w brzuszek? Jak może być za ciepło w brzuszek? Przecież termofor się przekłada specjalnie ciepły, żeby było dobrze w brzuszek. Bo jest jakieś 30-100 stopni. Ale upał jakby zelżał, nie? Nie. Słuchajcie, nie zelżał upał. Nie wiem, jak jest u was w tej chwili w poniedziałek. Się styki przegrzewają właśnie. O godzinie 16, kiedy oglądacie Papiery Rozwodowe, podcast nasz mój i Oli, czyli misz... Nie. A może mój i Oli? Nie, mój i Maćka powinnaś powiedzieć. Nie, mój i Oli. Miszon i Warga przedstawiają Maciole. Co, Miszon i Warga przedstawiają Maciole? Jak to kompletnie nie pasuje, no ale dobra. Może nie być. Pasuje. Słuchajcie, no, można się buntować, że nazwa wam nie odpowiada, że chcielibyście inną nazwę, że to nie powinny być Papiery Rozwodowe, tylko właśnie Maciola. Ale no niestety musimy was odesłać do konta, zabrać wam kieszonkowe. I tak telefon. Się robi nastolatkom buntującym się, bo dzisiaj o tym rozmawiamy, że do konta, że idą do konta. Ale wiesz, tak było. Oglądaliśmy teraz z Tymonem film Zło, Jana Guillo, znaczy w sensie na podstawie książki Jana Guillo. To jest o szwedzkiej szkole w latach, pod koniec lat 50., która, to była prywatna szkoła, która wyznawała zasadę, że uczniowie sami się wychowują. I tam jest oczywiście, że oni się biją, w ogóle robią tam sobie straszne rzeczy i jest tam gnębienie dosyć mocne, jest bullying straszny. Natomiast jedną z kar wśród tych uczniów było to, że jeżeli nie zgadzasz się na formę cielesną uderzenia... Karny kącik. Tak, to idziesz do kąta masz pójść. To jak superniania. No dokładnie, a wiesz, że tam afery jakieś z tą supernianią są teraz? Nie że wiem. Okazało się, że to, co ona robiła, to było złe, że to było dla tych dzieci bardzo złe, te karne jeżyki i tak dalej. Ja się też niedawno dowiedziałam, że odsyłanie do konta dzieci nie jest w porządku. Znaczy wiesz, no, zależy, czy to jest kwestia naprawdę badań jakichś psychologicznych, czy to jest kwestia poprawności politycznej, bo do niedawna jeszcze można było uderzyć dziecko, nauczyciel mógł uderzyć dziecko linijką czy czymś tam i to było niby... Ale to wszyscy wiemy, że to nie są metody jasne, wychowawcze. Jasne, że tak. Ja nie, o tym, nie mówię o tym, że to jest metoda wychowawcza, tylko mówię o tym, czy... W takim wypadku to nie jest tak, że zmienia nam się społeczeństwo i zmieniają się te metody wychowawcze? Ja myślę, że jest, wiesz, coraz bardziej rozwija się nauka w tym kierunku i wiesz, dowiadujemy się coraz większej ilości rzeczy. Patrząc na to, co mówią polscy politycy, nie jestem w stanie uwierzyć. Aczkolwiek, oglądając Supernianie, ja miałam dużo takich ale swoich prywatnych... do jej metod, natomiast to nie dlatego, że jestem takim znawcą, tylko po prostu niektóre rzeczy mi się nie podobały, ale akurat karny kącik my sami mieliśmy dla Tymona, pamiętasz? Tylko, tak? Że to był taki kącik, że on był przy nas. A, tak. Że nie, że tam go gdzieś wysyłaliśmy w pizdu i sobie. Do innego miasta. I zapomnij o nas. Widzę tam chyba mola spożywczego. Chyba tak. A to ja już go widziałem. Trzeba go zabić. To już go, a to się nie rusza on. Ciepło mu jest. Naprawdę, nie ruszył się on. Trzeba go zabić, serio, bo on pójdzie i złoży jajka. No ale ja go widziałem godzinę temu ponad. Mówię serio, w tym samym miejscu. On się nie rusza. Jak on odleci, to będziesz go szukał po wszystkich mąkach w mieszkaniu. Buntuje się przeciwko takiemu postępowaniu. Nie, serio. Albo on ginie, albo potem go szukasz. To idź go zabij. Ten mul, on chciał, wiecie, gdzie wlecieć? W moje płatki. Ja tu mam płatki. A ja chciałem powiedzieć, że ja go bestialsko zamordowałem. I on by mi się tutaj rozmnożył. A w ogóle w słowie mola jest Ola, chciałem tylko powiedzieć. A ja go zabiłam. Mola, Ola. Wspólnie go zamordowaliśmy. Wspólnie go, w sensie Ola go uderzyła szczotką. Ja powiedziałem, że to się nie uda. A Maciek go dobił pięścią. Ale miał nóż przez chwilę. Zmierzyłem go po prostu. Słuchajcie. Mul się no nie zbuntował przeciwko nam. Mole się nie zbuntowały. Gorzej, jak się kiedyś zbuntują i zjedzą nam wszystkie jedzenie, całe jedzenie. Wszystkie jedzenie nam mule zjadły. Spożywcze, bo to spożywcze. Najgorsze. Słuchajcie, my dzisiaj o tym buncie, bo wcześniej rozmawialiśmy... Może dojdziemy kiedyś jeszcze do... O tej, no już wiem, co chciałem powiedzieć, że superniania to chuj. Znaczy w sensie nie, że ona to chuj, że Dorota Zawadzka, tylko Zawadzka to też jakby pasowałoby. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że pamiętasz ten program, w którym oddawano dzieciaki do innej rodziny i jedna rodzina zamieniali się dzieciakami. Tak jak była zamiana żon na przykład i tak dalej, to była zamiana dzieciaków. Że na przykład ja tylko widziałam dzieciaki, zamianę żon. Które były takie krnąbrne, to się nazywało
Kurwa, teraz nie przypomnę. A coś z mięsem było. Nie pamiętam, kurwa. Surowi rodzice, tak, to się nazywało. Coś z mięsem. Mówię, że surowi rodzice. Tak, i to było surowi rodzice. I tam, jeżeli dziecko właśnie było, się buntowało i tak dalej, było takim rockersem, albo emo, albo rockers, kurwa kimś tam, albo słuchało hip-hopu i paliło jointy, to wysyłano na przykład na wieś do takiej 7-osobowej rodziny i tam było temperowane, kurwa. I to było naprawdę chujowe, nie, generalnie. To jest straszne i w ogóle takie programy z tymi, z tą zamianką są straszne. No zaraz, w Polsce to się nazywa, czekaj... To się nazywa Damy i Wieśniaczki. No tak, tak, tak. Jeszcze ten tytuł jest, och. Że damy, no. A wieśniaczki też dają, więc słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. No dobrze, ale wróćmy do nastoletniego buntu. Tak, ale to jest nastoletni bunt, bo to właśnie opowiada o tych dzieciakach, które... zresztą my też a propos tych Dam i Wieśniaczek oglądaliśmy chyba taki odcinek nawet z Rosji kiedyś. I tam to dopiero była kurwa patologia. To, tam była dzieciarnia właśnie takie 16-latki, które... No już były na skraju przepaści alkoholowej i narkotycznej, takiego już zajebania się, nie? Tam jedna nie przyszła w ogóle na nagrania, bo znaleźli ją zażeganą w pokoju hotelowym w ogóle i tak dalej. Ty mówisz o czymś innym jeszcze. Jeszcze to o czymś jest innym? Damą być czy coś no, takiego. No, a, damą być. Nie, czy jeszcze jakoś tak inaczej. To... Wszystko jest to samo, opiera się o ten sam schemat. Trzeba nie, damy wieśniaczki to jest, że wysyła się jedną kobietę z jakiejś takiej biednej rodziny ze wsi do miasta, dobra, do bogatego domu i ta z tego bogatego domu z miasta dobra, jedzie rację, na wieś do biednego domu. A ty mówisz o takich, że dziewczyny takie, które bardzo trudne, tak. Które mają się szkolić tam z dobrych manier i tak dalej. No. Żeby gejszami zostać najprawdopodobniej. Tak, gejsze znamy. Słuchajcie, dzisiaj właśnie o tym buncie porozmawiamy sobie, bo to jest tak, że teoretycznie każdy przechodzi przez ten bunt, tylko u niektórych jest to bardziej zauważalne, u innych nie, u niektórych występuje to wcześniej, u niektórych występuje to bardzo późno i to jest bunt przeciwko kurwa czemu. Znaczy, ja bym w ogóle chciała rozgraniczyć tutaj, no. Bo to się tak ogólnie nazywa buntem, a według mnie to jest po prostu... Dojrzewanie hormonalne. Jest okres dojrzewania i jeżeli ktoś nie przejawia... Nie przejawia tych zachowań, które są związane z tym, że twardo stawia na swoim, że ma jasno określone potrzeby, że chciałby coś konkretnego robić ze swoim życiem. Jeżeli czegoś takiego nie ma, no to ja bym się tutaj zaczęła martwić, że czegoś takiego nie ma, no bo wtedy brakuje, to znaczy, że w tej osobie nie ma asertywności, że dokładnie, że nie ma wizji siebie żadnej i to by mnie martwiło bardzo i nie nazywałabym tego buntem, ja tylko, mówię, nazwałabym bunt jest tego, zły. Tak, tylko nazwałabym to dorastaniem, natomiast buntem nazwałabym bardziej ten moment, kiedy zaczyna się przekraczać już tę pewną granicę, czyli to już nie chodzi tylko o opisanie siebie i wyrażenie siebie i wyznaczenie też swoich granic, ale przejście gdzieś dużo, dużo, dużo dalej. No. Znaczy, przede wszystkim to jest bunt bardzo często pokoleniowy, bo ja zauważyłem właśnie taką tendencję generalnie wśród dzieciaków, czy chociażby nawet wśród artykułów na Wykopie przez te lata, na które ja tam spędzam i które oglądałem właśnie artykuły i komentarze, które się tam dzieją, że to wszystko jest jak taka kurwa fala, że raz... Nagle całe społeczeństwo jest mocno lewicujące, potem mocno prawicowe, lewicujące, prawicowe, lewicujące, prawicowe. To samo jest w polityce. W polityce nie jest tak, że na przykład weźmy Stany Zjednoczone, że jest tam wybierany republikanin, 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 republikanin. Jest republikanin, demokrata, republikanin, demokrata, republikanin, demokrata. Zdarzyło się tak w przypadku chyba Reagana i Busha, że był republikanin, republikanin, ale generalnie to jest wszystko... To się wymienia, co 8 lat się wymienia, mniej więcej co dekadę, mniej więcej co 10 lat wymienia się to wszystko, i bo to są właśnie te pokolenia, które następują. To co 10 lat następuje przetasowanie pokoleń i to pokolenie, które buntowało, i pokolenia zwykle buntują się przeciwko czemuś zastanemu 20 lat wcześniej. Chodzi tu po prostu o rodziców, chodzi tu o pokolenie ich rodziców, o wartości, które oni gdzieś tam propagowali, o rzeczy, o które oni zabiegali. Że tak mi się wydaje, że tu chodzi o to i... Wiadomo, że jest bunt jednostkowy, że są dzieciaki po prostu, które się buntują tylko dlatego, bo nie wiem, mają starych katolików, albo na odwrót, że mają odjechanych starych i nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, bo uważają, że są, nie wiem, pajacami, idiotami i tak dalej.
Tak. Nie, ale tak było w przypadku mojego jednego znajomego, że który był taki totalnie wyluzowany, jego dzieci totalnie się go wstydziły w pewnym momencie, że nie chciały, żeby on je podwoził do szkoły. Znaczy, nie wiem, wiadomo, że dzieci nie chcą, żeby być podwożone do szkoły, bo chcą pokazywać, jakie są niezależne. Ja nie wiem, ja... Ja bym nie miała nic przeciwko, jakbym nie chcieli podwozić. Ja też nie miałem nigdy nic przeciwko temu, że tata mnie podwozi, tata sobie żartuje z moimi kolegami i tak dalej. Może o to chodzi, nie? Że też nie był sztywniakiem jakimś i też się dogadywaliśmy. No i właśnie, teraz pytanie. Czy ty przechodziłaś przez tę burzę hormonów właśnie zwaną buntem, czy tym, że nie podobało ci się zastane społeczeństwo, chciałaś się zmienić, że stwierdzałaś, że kurwa no future i w ogóle jebać i tak dalej? Nie miałam czegoś takiego. Oczywiście, że wiesz, robiłam jakieś rzeczy, które pewnie gdyby rodzice wiedzieli, że akurat robię w danym momencie, to nie byliby najbardziej zachwyceni na świecie, ale to nie było nic zagrażającego mi w żaden sposób, czy jakiegoś strasznego. Ja nie brałam narkotyków, ja nie paliłam papierosów, ja nie paliłam marihuany. Zdarzyło mi się wypić piwo, zdarzyło mi się wypić coś mocniejszego. Mówimy o okresie, czekaj, piwo pierwsze wypiłam mając lat 15. What? No. Serio? No. To ja miałem 13 i z bratem jeździliśmy kurwa do Austrii i on mi kupował codziennie. Nie, to jak byłam młodsza, to zdarzyło mi się na Sylwestra na przykład wypić takiego super lightowego drinka, ale rodzice byli przy tym. Albo wypić tam szampana, albo dziadek mi na przykład to polewał. Nie, to dziadek to wiadomo. Polewał mi nalewką i o tym jakąś. Mówię. Patrz. Masz pokolenie rodziców i pokolenie dziadka, który już jest na tym twoim poziomie właśnie. Ale on chce, żebyś się buntowała. Mój dziadek nie pił alkoholu nigdy. Tak, to było bardzo śmieszne, że sam nie pił alkoholu, a robił mi chodź, dam ci tutaj naleweczki. No właśnie, żeby pokazać. No tak, ja to rozumiem. No, w każdym razie... Będę tak samo robił. W każdym razie, no może też to, że jak byłam młodsza, to na przykład jak był Sylwester, to ja mogłam się napić tego szampana, czy dostawałam jakieś takie przyzwolenie. To może więc być prawda, może dlatego wie? Sama po to nie sięgałam gdzieś tak w tajemnicy, bo wychodziłam z założenia, że jakbym może chciała, to mogę zapytać rodziców. Nie wiem, bo ja nawet na to ochoty nie miałam. Tak, papierosy może być mi się właśnie wydawały super głupie, ja byłam wręcz anty w opór papierosowa. Marihuany się bałam strasznie, nie mówiąc już o żadnych innych narkotykach, co było w ogóle dla mnie niewyobrażalne. I w ogóle mi się wydawało, że nikt z moich znajomych nie zażywa narkotyków. Potem się okazało, że było trochę inaczej. Natomiast ja nawet w to nie wnikałam. I chyba nikt ze mną nie rozmawiał ze znajomych na ten temat, bo nie wiedzieli, że ja tego po prostu nie robię, więc nikt mi się z tego nawet nie zwierzał. No, ale też nikt mnie nie traktował jako osoby, która jest jakaś taka sztywniacka. Ja po prostu nie byłam tym zainteresowana. Ja na przykład wychodziłam ze wszystkimi na fajkę w liceum, bo... To co mówisz, to jest jakaś forma buntu właśnie. Buntu przeciwko temu, że musisz być kurwa zbuntowana, że musisz być właśnie taka, że ale chlejąca, ja czpająca że, i tak żeby dalej. Żeby się popisać czymkolwiek. Na przykład mówię, prawie wszyscy moi znajomi, no właściwie wszyscy moi znajomi jarali fajki w liceum. Mniej lub bardziej. I żeby móc z nimi spędzać czas, no to ja też musiałam wychodzić na tę fajkę i bardzo często na długiej przerwie zamiast zjeść sobie śniadanie czy pójść sobie do sklepiku po coś tam, to szłam po prostu i stałam na zimnie na przykład z ludźmi, którzy jarali fajki, chociaż sama nie jarałam. Ja tak robiłem, papierosów. Znaczy, jarałem. I na przykład dziadek, który mieszkał na tym osiedlu mój, bo moja szkoła, moje liceum znajdowało się na osiedlu, na którym mieszkał mój dziadek, przyjeżdżał samochodem bardzo często koło mojego liceum i widział mnie tam z tymi ludźmi, którzy jarają fajki i nigdy się nie zatrzymywał na przykład, żeby na mnie nakrzyczeć, bo on wiedział, że ja nie palę papierosów. Nie, zatrzymywał się, żeby powiedzieć, chodź Ola, jedziemy ci kurwa kupić prawda. Skuter albo Globus. Nie, to prawda, że zatrzymywał się i mówił na przykład, jedziesz ze mną na zakupy, bo dziadek mnie przekupywał, bo po prostu chciał towarzystwa, bo mu się nudziło i chciał gdzieś pojechać sobie i mnie przekupywał, że na przykład coś mi kupi, jakiegoś takiego naprawdę kuriozalnego w stylu pianka do nurkowania. Piankę do nurkowania. Ja nigdy nie nurkowałam. Albo
Czyli co, on ci chciał globus kupić jakiś tak, taki? Tak, ale to był globus, uwaga, to był globus, który był takimi tymi kamieniami, że... Że każdy kontynent innym kamieniem. Kontynenty były tam z jakichś kamieni i były linie na tym globusie były ze złota. To był taki globus, jaki... Ja to był jakiś taki chory globus w ogóle. Wiesz co, no to było ładne, ale sobie myślałam, ja pierdzielę, no... Nie, w sensie, że jest to najbardziej niepotrzebna rzecz na świecie. Ale mój dziadek miał fantazję, tego mu nie można odmówić. Ale wiesz co, tak mi się wydaje... I miał gest bardzo duży w moim kierunku. Tak jak mówisz właśnie o tym, że to jest chyba rzeczywiście może być kwestia rodziców, którzy pozwalają ci po prostu na różne rzeczy i nawet nie tyle, że przymykają oko, tylko po prostu mówią, no lepiej, żebyś się na przykład z nami napiła czy coś tam, niż żebyś się nachlała, kurwa, jak świnia z kolegami, prawda? Moi rodzice mieli bardzo duże zaufanie do mnie, to znaczy, nie wiem, teraz musiałabym tutaj siedzieć z mamą i zapytać jej, jak to wyglądało tak naprawdę i czy oni tam między sobą, nie wiem, mieli jakiś strach, czy rozmawiali, ale to, co ja odebrałam to jako, że mieli bardzo duże zaufanie do mnie. Też trochę traktowali mnie, co się odbiło później na mnie w życiu dorosłym. Traktowali mnie dosyć wcześnie jako osobę odpowiedzialną i trochę taką dorosłą. Co miało swoje plusy i minusy oczywiście, bo mówię, no z jednej strony ja nie wiem, nie miałam się tak specjalnie przeciw czemu buntować, więc chyba tego nie robiłam po prostu. No właśnie o tym mówię. Z drugiej strony, no trochę za szybko chyba tą taką dorosłą osobą być zaczęłam, co mówię, że trochę się na mnie odbiło, ale ja też widzę, że tak Tymona troszeczkę traktuje, że trochę nie patrzę na niego przez pryzmat dziecięcości, tylko tak sobie czasem takie mam w głowie, że czemu na przykład on tak postąpił, a dopiero potem do mnie dociera, że on ma 12 lat, więc to jest naturalne, że on tak mógł postąpić. Natomiast no, wydaje mi się, że moi rodzice mieli trochę podobnie ze mną. Tak. I ja się nie miałam przeciw czemu buntować. No. Właśnie o tym mówię, bo my jesteśmy w ogóle pokoleniem urodzonym w 1984 roku, które przeżyło ten komunizm, te kurwa 5 lat komunizmu, którego nie pamięta oczywiście, jakieś tam tylko strzępki wspomnień są. Natomiast my nie mieliśmy przeciwko czemu się buntować. Nie mieliśmy. Mieliśmy naprawdę bardzo duży spokój, ten czas, kiedy my się wychowywaliśmy. Ten nastoletni. Tak. Nie można było się buntować przeciwko kościołowi, czy kurwa pojebanej jakiejś prawicy zaglądającej ci do cipska i zakazującej ci aborcji. Bo ich nie było. Wtedy była lewica u władzy. Tak, nie można się było buntować względem szkolnictwa, tak jak później było, kiedy Giertych i Liga Polskich Rodzin doszli do władzy i Giertych został ministrem edukacji. No dodatkowo ja chodziłam na przykład do liceum, w którym totalnie nie miałabym się przeciwko czemu buntować, bo moje liceum było bardzo artystyczne. U mnie też było liberalne. Ja sobie mogłam Ja w ogóle przeszłam tak liceum z taką łatwością, w innym liceum totalnie bym tak łatwo nie miała. Myślę, że mogłabym wylecieć nawet co po niektórych szkół za swoje luźne podejście do wszystkiego. Więc wiesz, ja w pewnym momencie zacząłem mocno romantyzować z punk rockiem, kiedy miałem 16 lat. Ale to nie miało w ogóle u mnie znamiona buntu. Ale wiesz, tu nie chodzi o to, tylko tutaj tak, tutaj Irokes, tutaj kurde, tak mi się podobało, że to są takie panczury, że to są tacy wolni, super, dopóki nie zamieniło się z prawdziwym panczurem, kurwa, paru zdań i się okazywało, że jest kurwa przepitym jełopem. Ale to ja miałam to samo, to znaczy może nie nosiłam Irokeza, ale ja też wiesz, mnie... naszywki, włochaty, no jakieś tak, tam no, rzeczy, też glany. Też mnie to ciągnęło, ja to samo miałam. Lubiłem załoganci, wiesz, myślałem, że poznam jakąś dziewczynę, taką fajną, chętną do różnych rzeczy, do całowania się mocnego takiego i się nie będzie cnotką jakąś, tylko kurwa taką właśnie starą wyjadarą. Poznałem taką jedną. Starą panczurę chciałeś poznać. Poznałem taką starszą ode mnie o rok z Bielska, pozdrawiam. To było dosyć zabawne, natomiast no tak... Chodzi o to, że... Śmiesz się do dzisiaj, widzę. Że ja miałem taki właśnie okres buntu, tego takiego, że teraz punk rock, teraz coś tam, no future, słuchanie kolaborantów, dezertera, włochatego, tych wszystkich rzeczy powodowało, że o kurwa, ale bym się teraz pobuntował przeciwko temu kościołowi, tylko co kurwa, co on mi robi w tym momencie? Tak, nic kurwa, wyjebane. Ja miałam totalnie antykościelną rodzinę, całą. Ja też, no. Całą. Dziadków i rodziców. I niewierzącą, i antykościelną, więc
tutaj zero do buntowania się. Moi rodzice słuchali muzyki rockowej, metalowej, więc to totalnie... Dla przykładu, Tymon może się w tej chwili buntować, kurwa, przeciwko muzyce hip-hop, kurwa, ale polskiemu. Właśnie, słuchaj, ja raz bo strasznie mi wkurzało, jak mi tata, bo komputer był w moim pokoju i jak byłam w liceum, co za duch stoi tutaj? Co kręcisz głową? Buntuję się natychmiast. Buntuję się, tylko suburban, dla Tymona się liczy. Tymona bunt jest taki. Boy with Yuk. Boy with Yuk, czyli with ukulele. Boy with Yuk i suburban, to jest są... Suburban, no. Suburban. To słuchaliśmy tego, wracając z openera. Tak jest. Czekaj, skończyłam na czym? Na tym, że... A, jacy byli moi rodzice. Tak, jakiej muzyki słuchali? No i tak, miałam komputer u siebie w pokoju i tata przychodził tam cały czas do mnie do pokoju i siedział i grał w Heroesa. Heroesu, co mnie oczywiście doprowadzało do szału, bo chciałam, żeby sobie poszedł ale z tego pokoju. I tak, ale w Quake'a to grał wcześniej, potem wsiąkł tak totalnie w tego Heroesa i cały czas siedział i napierdzielał. A to ja mu pokazałam, bo ja też lubiłam grać. Pewnie grał, co? On różnymi grał. Ale chciałam go przegonić z pokoju i włączyłam Kaliber. I no włączyłam jakieś tam rapsy i głównie Kaliber leciał i Pijani powietrzem i tak dalej. No. Jedno i to samo w każdym razie. I tata nie wychodził z pokoju, ja do niego mówię, nie denerwuje cię muzyka? To nie, podoba mi się. Ja mam takie, kurwa, po prostu nic. No ale to o to chodzi. Żaden by go nie wystraszył. Otwarta głowa, no, nie było mocnych, nie było mocnych po prostu na mojego ojca. Kto nie lubi śląskiego hip-hopu z końca lat 90., początku 2000? No, w każdym razie muzyką nie, poglądami nie, bo miałam takie same. No ja nie miałam nic. Jak poszłam, to już kiedyś o tym opowiadałam, jak wychodziłam na imprezę, to rodzice mi mówili, żebym została do rana, bo prawda jest taka, że ja nigdy nie ściemniałam, gdzie idę. Zbierali ci typa, z którym powinnaś się przespać. To z tym się prześpi, on jest spoko, sprawdzaliśmy. Nie. Raz w życiu mi tata powiedział, że go denerwuje, że to był taki moment, kiedy ja tam często się umawiałam z jakimiś innymi chłopakami, oni przychodzili na przykład do domu i tata się z nimi poznawał i okazywało się, że na przykład któryś z nich może mu komputer naprawić albo zrobić coś innego przydatnego. Tak. A ona z nimi zrywała. A ja potem z nimi zrywałam, a tata się z nimi zakumplowywał i potem miał żal do mnie, powiedział mi, że ma tego dosyć i że jeżeli ja nie wiążę przyszłości z kimś tam, to żebym mu nie przedstawiała po prostu. Ale to nie powiedzieli chłopaków. Ci rodzice na przykład właśnie, że wiesz, że na przykład to jest nieodpowiednie towarzystwo dla ciebie o kimś, że z tym się nie zadawaj? Ja nie miałam nigdy takich chłopaków, takich, że bardzo nieodpowiednie towarzystwo, bo nawet jak byli to tacy trudniejsi, to byli fajni chłopcy ogólnie, na przykład no, z trudną rodziną, no, albo no, wiesz, że mieli jakiś bagaż ciężki, natomiast oni sami w sobie byli bardzo fajnymi chłopakami, no. Ja tak miałem, wiesz, ja miałem tak, i to jest taki moment, w którym się nie zgadzałem z rodzicami, w którym miałem zgrzyt trochę z nimi, jak jeszcze mieszkaliśmy na Tysiącleciu, to w bloku 8-8 mieszkała też tam taka dziewczyna, starsza ode mnie o rok, w której się zakochałem. Ja miałem wtedy, nie wiem, z 12, 13... 8-8 to taki wymowny numer. No, wiadomo, że tak, i no ruch. Ja miałem z 13 lat, ona miała 14 i ona oczywiście trzymała się ze starszymi chłopakami z osiedla i ona była taką trochę patusiarą, kurwa, no to, co tutaj dużo mówić, ale była bardzo ładna, mi się bardzo podobała, miała piegi i była totalnie w moim typie. Ale to jak była, ja też. Ale to była taka laska na przykład, która złapała mojego kolegę, jak miała tam już 15 lat, on miał 14 i on jej musiał udowadniać, że jest Chorzowskim, bo inaczej ona na niego napluje, nie? I dookoła trzymali go inni goście. No taka królowa osiedla, wiesz o co chodzi, nie? Nie. To takie, no ja z takimi się zadawałem, no po prostu, bo ja... Nie, bo ja... Lubiłem takie dziewczyny. Ja uciekałam przed takimi ludźmi bardzo. A ja lubiłem takie dziewczyny, o ile były ładne, nie? A ona była wyjątkowo właśnie taka... Ładna, miała coś złego w tej twarzy, ładnej twarzy, natomiast i mi wtedy rodzice powiedzieli, że kurde, nie podoba im się to, że ja, bo ona też miała niefajnych braci, rodzinę też taką, Jezu, kurwa. Jezu, teraz mi przypomniałeś, że kiedyś, ale to było w szkole podstawowej, mi się to podobał. To było w szkole podstawowej. Że mi się podobał taki chłopak, który, nie mogę za dużo szczegółów podawać, bo totalnie by wszyscy wiedzieli, kto to, a to była moja ogromna tajemnica i on też miał piegi. Byłam strasznie zakochana w nim, a on był tak totalnie patusiarski i potem jak z nim raz gdzieś, to był raz jedyny, jak spędziłam czas z patusiarskim towarzystwem i oni poszli gdzieś za oczyszczalnię ścieków i ja nie chciałam tam z nimi wchodzić, ja nie wiedziałam, co oni tam robili.
Jako jedyna tam nie weszłam. Ja mieszkałam na Bańgowie, tam jest oczyszczalnia ścieków. Bo ja z nią chodziłem za oczyszczalnię ścieków też. Też. Ale na Tałzenie. A to nie, to ja u siebie na Bańgowie, ale ja tam nie poszłam. Tam poszliśmy całą taką ekipą, jeszcze z moją koleżanką, której też się tam ktoś podobał z tej ekipy. I ja jako jedyna tam nie poszłam, bo ja wiedziałam, że to jest coś, kurde, że pewnie będą palić fajki, albo no właśnie jakieś narkotyki, albo jakieś alkohol. Ja kupowałem fajki. Ja totalnie, no mówię ci, no ja nie, ja powiedziałam, że tam nie wejdę, że ja zaczekam po prostu na zewnątrz. Ja tam czekałam i tak się bałam, że przyjdzie jakiś zboczeniec, jeszcze mi coś zrobi, i tak się modliłam, żeby oni już sobie wyszli stamtąd. I wyszli stamtąd i poszliśmy do mieszkania, kurde, nie pamiętam do czyjegoś mieszkania, że nie było rodziców. Ja zaczęłam się czuć bardzo nieswoje, powiedziałam, że idę do domu. Okay. No więc ja byłam tak strasznie buntująca się. Byłam sztywniarą nie, totalną. To ja właśnie, mi to imponowało, to towarzystwo nie, właśnie. To ja nie, miałem to... te 13 lat. Ja jak zaczynałam czuć, że coś jest takiego, no takie, wiesz, jak na przykład potem Kids oglądałam, to sobie myślałam, o kurde, ale bym spierdalała no, z tego tak miejsca. Ja, ja jestem tą osobą, która by uciekła. I nie byłoby, kurwa, filmu. I nie byłoby filmu, nie powstałby ten film nigdy. To ja miałem 13-14 wtedy i chodziliśmy za te oczyszczalnie ścieków i tam oczywiście były papierosy. Ja jej kupowałem papierosy, że niby dla taty i tak dalej, to i tam, żeby zaimponować jej troszeczkę. Jakieś Marlboro czerwone. Była tam pita woda, starsze chłopaki tam waliły, więc ja tam po prostu siedziałem. Siedzieliśmy na jakichś, kurwa, obskurnych materacach, które wynieśliśmy sobie tam. W tej oczyszczalni, z tej oczyszczalni, znaczy nie z oczyszczalni, tylko przy takim murku, przy ogrodzeniu oczyszczalni po prostu tam siedzieliśmy. I to było nasze takie tajemne miejsce. I pamiętam raz, ja czekałem tylko na moment, żeby kurwa być z nią tylko sam na sam, nie? I raz mi się udało, byłem u niej w domu, w mieszkaniu, ona się przebierała wtedy, bo sobie uwaliła bluzkę czy coś tam. Ja siedziałem po prostu tak, wiesz, o ja pierdolę, zaraz coś będzie, ale nie wiem co, kurwa, bo ja się chuja znałem jeszcze na tym. I nic nie było. Nic nie było, oczywiście. Bo ona do mnie nic, kompletnie zero, nie? Ona mnie traktowała jak takiego pieska, kurwa, trochę. I pamiętam, że jak poszliśmy kiedyś pod te oczyszczalnie, to ona mi puszczała jakieś swoje piosenki, kurwa, i tam, wiesz... Ale ona śpiewała? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że były to piosenki w stylu la la la, one time, że ulubione, nie? A ja jej puszczałem swoje ulubione, puszczałem jej Kaczmarskiego, jakieś z piosenki. I uciekła, to byłam ja, okazało się. Z pochwały łotrostwa, że... Jezu, ale ty... Ja, ty a ty się, Janusz, coś wyrośnie. Taka była piosenka. Ale bym uciekała, ja jej to puszczałem, bo to była piosenka akurat na takim... Bo miałem Walkmana, który miał głośnik. I to było takie, wow, kurwa, masz Walkmana z głośnikiem. Nie? Więc puszczaliśmy sobie to i akurat miałem tę kasetę. No i to był mój taki rodzaj buntu, bo rodzice powiedzieli mi wtedy, słuchałem Kaczmarskiego z patusiarą, że nie powinienem z nią, wiesz, gdzieś tam przebywać i tak dalej. I to była w sumie taka jedyna rzecz, której mi rodzice zabraniali, chociaż nie do końca, bo mama na przykład mówiła mi, tata nie miał z tym problemu, ale mama mi zabraniała pić piwa. Na przykład jak siostra mi kupiła na 14 urodziny, kupiła mi Heinekena butelkę, nie? Tak jeszcze, wiesz, z tym korkiem takim przywiozła z Anglii, czy skądś tam przywiozła specjalnie dla mnie, nie? Więc mama mi zabroniła tego wypić. Aha, no to nie, to mi nikt nie przywoził alkoholu, chociaż na 18, na 18? Nie! Kurde, na które urodziny to mogło być? Na 15 urodziny. Na 15 urodziny dostałam od mojego chłopaka, tego pierwszego, tego samego, który, jak zobaczycie papierki, to tam mówiliśmy o tym, że włączył mi Agnieszkę, już dawno tutaj nie mieszka, to dał mi w prezencie na te urodziny wino pokusę, to jest taki jabol. Tak, Arizona, wino marki którym, Patyk. Na którym to wino było znane z tego, że tam były zdjęcia gołych bab z wielkimi cyckami. I ten mój chłopak zrobił etykietę tego wina taką, że tam była ta baba z tymi wielkimi cyckami, ale miała moją głowę wklejoną, tak. Ja dostałam to na urodziny. No i oczywiście nie otwierałam tego wina, no bo nie piłabym jabola. Miałam 15 lat, raczej nie piłam wtedy... Nie piłam wtedy alkoholu, a tym bardziej jabola, ale to się zmieniło chwilę później, gdyż następnego roku, czyli jeszcze miałam 15 lat, ale już skończone, pierwszy raz w życiu tak się solidnie najebałam. Tak, bardzo upiłam, ponieważ to było święto patrona.
Tak, to było święto patrona mojego liceum, na którym ja miałam grać i chyba grałam, tylko nie pamiętam w ogóle, jak to wyszło, ponieważ byłam nietrzeźwa. Ło, Matejka, Jan Matejko, blada. To nie było tak. I poszłam za garażę przy Centrum Kultury, w którym ta cała impreza się odbywała i tam ze starszymi klasami wypiliśmy nalewki, bo to nie były jabole, to były nalewki. Nalewki są lepiej. Dobrze, na spirytusie. Nie winko, tylko na spirytusie. No nie, no to zdrowe. Masakra. I to była malinowa i cytrynowa. Jak ja się naprułam tym. Brałem ochoty. Tak się upili wszyscy, którzy to pili, że jednego mojego kolegę zgarnęli na izbę wytrzeźwień i strasznie go pobili. On miał dredy. Taki chłopak, który był 2 lata starszy ode mnie. Strasznie go pobili. On wrócił do szkoły dopiero po tygodniu, pobity, no tak, że miał porozcinane usta. Mierdolę, kurwa, Grzegorz Przemyk. Sprali go, jak się masz. I to też było dla mnie takie, o kurwa, nie? Że w ogóle już nigdy więcej, w sensie nigdy więcej dopuścić w ogóle do takiej sytuacji. To Arrested Development, ten gość bez ręki, co zawsze przychodził i dlatego właśnie nie należy czytać podczas jazdy. No dobra, w każdym razie ja wróciłam do domu też autobusem, bo wszyscy się rozdzieliliśmy gdzieś na tym przystanku, a on na tym przystanku po prostu został i on nawet nie wsiadł do autobusu, zgarnęli go z tego przystanku autobusowego i go pobili policjanci. Straszne to było. W każdym razie ja dojechałam do domu, byłam bardzo pijana i wróciłam do domu, to pamiętam, że trzymałam w jednej ręce gitarę elektryczną, a w drugiej ręce pokrowiec i weszłam do domu i w ogóle wydawało mi się, że w ogóle nic po mnie nie widać i że świetnie się maskuję. Ubrałaś pokrowiec. I że weszłam do domu i w domu unosił się zapach fasolki po brytońsku. I myślałam, że się zżygam po prostu, jak weszłam do domu. I rodzice się zapytali, czy chcę zjeść, a ja powiedziałam, że nie, że jestem taka strasznie zmęczona i że idę się położyć. 15. No i poszłam spać, była gdzieś 16, no. Robiło się już ciemno, bo to była zima. A, zima, okej. Była zima. No tak, była zima, ja też przyszłam w rozpiętej kurtce, to pamiętam, ale chyba nawet to nie jest to, że ja to pamiętam, tylko właśnie, ja poszłam spać. Tylko rodzice ci opowiadali. I potem nie, potem się obudziłam i był już mój chłopak i rodzice, ja z tym chłopakiem tam byłam w pokoju, ten chłopak sobie pojechał, no i jak on już pojechał, to przyszli rodzice ze mną porozmawiać. Ja już zdążyłam tak trochę wytrzeźwieć i oni mi powiedzieli, że oni nie chcieli nic mówić, jak ja przyszłam, bo widzieli, w jakim jestem stanie i wiedzieli, że do mnie i tak nic nie dotrze, więc ja poszłam, pozwolili na to, żebym poszła spać, ale że oni sobie nie życzą, żebym ja w przyszłości przychodziła w takim stanie do domu, że oni wiedzą, że ja byłam pijana. I on mówił, że gdzie pijana, zmęczona byłam. I mama mówi, że tak, jasne, zmęczona, że w kurtce rozpiętej, zimno na dworze, ja z tą gitarą na zewnątrz jestem pokropem. Gitarze też zimno rozpięta. I że jeść nie chciałam w ogóle. I że Ola jeść nie chciała, fasolki po brytońsku. No i że poszłam spać i tak dalej, i tak dalej. Więc było mi strasznie głupio i faktycznie już nie wracałam potem do domu pijana. Okej, nie, ja to wracałem wiele razy i też... Czyli nie mówię, że nie byłam potem w liceum już nigdy pijana, ale nigdy już nie byłam, nie doprowadziłam się do takiego stanu. Widzisz, ja na przykład chciałem być buntownikiem, takim kurwa właśnie, wiesz, buntownik z wyboru, Good Will Hunting. Chciałem być właśnie takim nonkonformistą, chciałem być takim kurwa Rafałem Wojaczkiem, chciałem być takim Marcinem Szczepickim. Rafalalą chciałem być, w chuj. Chciałem być po prostu takim utopijnym artystą, takim poetą, kurwa zagubionym, 15-16-latkiem. Wszystko, wynikało to też bardzo mocno z kwestii... Nadal opis Rafalali. To totalnie tak. Wynikało to bardzo mocno w kwestii śmierci ojca, który umarł, jak ja miałem 15 lat. Byłem dopiero co poszedłem do liceum. Minęło dopiero 19 dni, od kiedy poszedłem do liceum. Więc to był taki moment właśnie w moim życiu, że nagle sobie pomyślałem, Jezus, jakie to życie kurwa kruche. Wyjebane chyba na to, więc mogę, wiesz, teraz pić, palić, w ogóle być, prowadzić takie kurwa życie, chodzić cały czas na wagary. I tak też było. No kurwa, miałem 200 czy 300 godzin nieusprawiedliwionych. Przesiadywałem cały czas w knajpach. 15-letni kurwa Maciuś z łysą głową, z papierosem kurwa w ustach, w golfie, piszący wiersze i przy piwku. Tak to wyglądało wtedy. Tylko, że to nie był bunt tak naprawdę. To nie było tak, że ja się sprzeciwiałem, kurwa, nie wiem, mamie, zastanemu systemowi czy coś tam. Tylko ja chciałem być takim trochę upadłym artystą. I mama, pamiętam, kiedyś, no,
zawodziłem ją wiele razy, kiedy mnie przyłapywała, jak paliłem fajki, bo ona mówiła, że to jest jedyne, czego nie chcę, żebym palił, nie? Bo miałem wtedy chore serce cały czas. Marihuanę? Spoko. I ona ma narkotyki, to nawet nie brała tego pod uwagę, nie? Natomiast, znaczy brała, ale amfetaminę myślała, że biorę. Znaczy sprawdzała, czy nie biorę, bo sprawdzała mi źrenice. I sprawdzała, czy się rozszerzają. Mówi, patrz na światło, nie? A ja taki, kurwa, upalony w chuj, nie? No co, ale o co ci chodzi? Takie czerwone gały, nie? Ale dobra, znaczy zwężają ci się źrenice, to jest okej. Okay. Więc tak to wyglądało. Tak, nie. Wyjaraliście wszyscy. No pewnie. Strasznie dużo. Ja przychodziłam wtedy do leśniczówki, wy wszyscy jaraliście, ja nie. Ale wiesz, że ja udawałam przez jakiś czas, że ja palę marihuanę? Czasami tak trzeba, słuchaj, no. Czasami trzeba. Ale udawać. To nie, że udawałam. Ja tylko mówiłam, że no, że a nie, bo ja ostatnio tak się zjarałam, że teraz nie mam ochoty, bo po prostu nie chciałam, żeby patrzyli na mnie, że nie jarasz fajek, to nikt nie miał z tym problemu. Ale że nie jarasz trawę, to już taka jesteś sztywniara, nie? Ale ja przestałem jarać w 2000 roku, słuchajcie, trawę. Ale ja tak tylko w pierwszej klasie robiłam, że jaram. Ja tylko jarałem w pierwszej klasie, tak na dobrą sprawę i dopiero później, po liceum, bo tak sobie postanowiłem. I wtedy sobie się utwierdziłem w tym, że jak sobie coś postanowię, to mogę to po prostu zrobić. W każdym razie, nie każdy ma takie szczęście i taką głowę do tego. Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że mama właśnie często mnie przyłapywała, ze dwa razy mnie złapała, jak paliłem. I pamiętam raz, jak mnie złapała, jarałem sobie papieroska w kiblu na górze i tak jaram. I tak patrzę, a mama z boku w drugim oknie tak stoi i mówi, ty skurwysynu do mnie. A ja, co? Jak to? Mamo, czemu tak do mnie mówisz? Przecież obrażasz siebie w tym momencie. Jakiś to bezczelny gnoje. Ale nie, ale ja mówię, no, ale mówisz, no, obrażasz siebie w tym momencie. Czemu tak do mnie powiedziałaś? Ty, ale ty mnie zawiodłeś w ogóle. Ja mówię, mamo, kurwa, ale Jezus Maria, no co zawiodłem? Bo ty masz wadę serca, ty nie możesz palić. Mówię, dobra, to nie palę. Po prostu, no i potem już ukrywałem się. I właściwie ukrywałem się do końca, do kiedy paliłem, czyli do 22 roku życia. Nigdy przy mamie nie paliłem. Nie? Mimo, że już byłem dorosłym gościem, mógłbym robić co chcę, to nigdy nie paliłem przy mamie. Nigdy. Ona nie widziała mnie z fajkiem. A potem już przestałem palić, więc jakby miałem wyjebane na to. No, więc tak to wyglądało. To mogę to podciągnąć pod to, że to był taki bunt. Bunt po śmierci ojca przeciwko właśnie temu wszystkiemu, co jest gdzieś tutaj dookoła, że ja chcę być właśnie tak postrzegany. Tylko to był właśnie bunt na zasadzie, że ja chcę być postrzegany jako zbuntowany, a nie, że bunt, że ja pierdolę, bo miałaś, kurwa, kolegów, koleżanki, którzy się buntowali, bo ja na przykład miałem takich, co na przykład spierdalali z domu, ale to były takie domy, gdzie ich rodzice, kurwa, lali. Że lali ich, kurwa, normalnie, więc oni spierdalali i przez miesiąc nie wracali do domu. Przychodzili do szkoły, normalnie chodzili do szkoły, ale mieszkali u kolegów, kurwa, 16-latkowie. Że nasza nauczycielka przychodziła, robiła im wykłady, mówiła, słuchajcie, musicie wrócić do rodziców, bo oni, kurwa, was poszukują, nie, w ogóle, i tak dalej. No, ja miałam chłopaka takiego też, wiesz, no, tego pierwszego. No właśnie. I ja on traktował moich rodziców, jakby to byli jego rodzice. I myślę, że był taki moment, że chciał być ze mną po to, żeby po prostu móc być w naszym domu, bo w naszym domu mu było dobrze, on się czuł zaopiekowany. A to nie jest bunt w tym wypadku, tylko właśnie udanie się do bezpiecznej przystani, a bunt, wiesz, no, ale buntował się, w złe środowisko, tak, no, ale w złe buntował się, przeciwko temu, co miał w domu, a miał, no, nie za ciekawie, to nie było dobre środowisko. Z biegiem czasu widzę coraz więcej takich rzeczy, które są przerażające. Wtedy one mi się wydawały takie, że no dobra, no wiesz, no może tak niektórzy mają po prostu, że próbujesz sobie racjonalizować pewne rzeczy. Natomiast tak było, ale miałam przyjaciółkę, która była z takiego domu, który mi się wydawał dokładnie takim domem jak mój. Też nie wiem, wiesz, dokładnie, co tam się działo, co się działo w domu, no bo nie mieszkałam z nimi. Natomiast nigdy nie dostawałam sygnałów żadnych ani od niej, ani od nikogo innego, żeby tam coś było nie tak. Ale moja koleżanka, moja przyjaciółka bardzo się buntowała. Pamiętam, jakim dużym to było dla mnie zaskoczeniem, przeogromnym wręcz zaskoczeniem, ponieważ to była dziewczyna, która w ogóle bardzo dobrze się uczyła, bardzo inteligentna dziewczyna. Jak ją poznałam, to myślałam, że ona jest w ogóle dużo, dużo starsza, dlatego że ona miała... My się poznałyśmy, jak miałyśmy po 13-14 lat, coś takiego. No ja miałam na pewno 13, bo z racji grudnia.
to ona mogła już mieć 14, a mogła mieć jeszcze 13. I ona miała bardzo mocny make-up, chodziła ubrana tak bardzo ekstrawagancko, a jednocześnie dosyć wyzywająco, ale to było takie bardzo ciekawe. To było takie ciekawe w sensie, ona wyglądała dorośle bardzo w tych ubraniach. Miała taki też swój własny styl. I no mówię, miała bardzo dużo make-upu, miała pofarbowane włosy na no dosyć mocno rzucający się w oczy kolor, co też nie było... Teraz dzieciaki bardzo często mają pofarbowane włosy i to nie jest nic jakiegoś dziwnego. Wtedy to było takie bardzo wyróżniające się. Tak jak ja byłem jedną z nielicznych osób w całym liceum, która była łysa, nie? No mówię, no wiesz, mając lat 13-14 i masz pofarbowane włosy, to było coś takiego... Wtedy totalnie, teraz to jest normalka. To nie mówię, że tam na czarno, czy ten, tylko no nie chcę za dużo tutaj szczegółów zdradzać, żeby też nie podpowiadać o kim rozmawiam, o kim tutaj rozmawiamy. O Halinie. I to była w ogóle przefantastyczna dziewczyna. Strasznie się przyjaźniłyśmy, natomiast ona się tak buntowała przeciwko rodzicom. I ona paliła fajki. Ona się umawiała z chłopakami, z jednym właściwie mężczyzną, bo miał 20 parę lat. Prawie około 30, mógł być 25 czy 27. No, on już był fest dorosły. To były rzeczy, które mnie przerażały na tamten moment, których ja kompletnie nie rozumiałam. I też nie do końca ona chciała ze mną o tym rozmawiać, jakby tłumaczyć mi jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że ona mnie może traktowała, że ja nie zrozumiem tego, bo jestem gówniarą. No możliwe, tak. Bo bardzo możliwe, bo ja miałam takie zupełnie inne podejście do tego. Natomiast bardzo się przyjaźniłyśmy. No i to była dziewczyna, która potrafiła zwiać z domu, która robiła totalnie co chciała. No paliła fajki, nie wracała na noc, i dochodziło też do takich sytuacji, które dla mnie były za ciężkie i za mocne w związku z nią i z jej relacjami z rodzicami. No. Kumam. To ja, wiesz co... Nigdy mi się to nie zdarzało. Ale też na przykład nigdy mi rodzice nie powiedzieli, żebym się z nią nie zadawała, bo na przykład ona się jakoś tam zachowuje, bo to generalnie była bardzo w porządku dziewczyna. Natomiast nie umiem tego w ogóle w żaden sposób... Nie wiem, co się działo w jej życiu takiego, że musiała się przeciw czemu się buntowała, natomiast możliwe, że przeciw niczemu, że miała taką ogromną chęć właśnie, nie wiem, nakreślenia z siebie jako takiej właśnie jednostki takiej mocnej, silnej. Ona miała bardzo mocny charakter, ma pewnie nadal, że może miała taką potrzebę. Ja miałem paru znajomych z bogatych domów i to z takich bardzo, kurwa, czasami wręcz krezusowych domów, którzy potrafili, kurwa, spędzać noce na ulicy, bo po to tylko, żeby pokazać, że się buntują, kurwa, swoim starym. Zresztą o czymś takim jest film Moje własne Idaho, który jest na podstawie sztuki tam teatralnej, w którym gra Keanu Reeves i River Phoenix. I Keanu Reeves jest właśnie tam synem jakiegoś zajebiście bogatego, kurwa, prawnika. Potem się okazuje, że... A siedzi z taką trupą... trochę ulicznych artystów, trochę takiej boemy LGBT w tamtych latach 90. w Nowym Jorku, chyba to był Nowy Jork, tak mi się wydaje, i trochę się zakochuje w jednym chłopaku, trochę nie, trochę ma trójkąt z taką jeszcze jedną dziewczyną, a potem się okazuje, że to był jego po prostu okres buntu, że ćpał z nimi, że chlał z nimi, tylko właśnie po to, żeby zbuntować się przeciwko ojcu, który chciał, żeby on został, kurwa, bogatym prawnikiem, nie? I wydaje mi się, że to często tak właśnie jest, że robisz na odwrót niż twoi rodzice. I okres buntu, tak jak gadaliśmy tutaj, te hormony, które tam są, to czasami jest coś, co się dzieje, kiedy masz 13, 14, 15 lat, ale czasami to jest coś, co się dzieje, kiedy masz 20 lat i nagle odcinasz się od rodziców, zaczyna, no chyba z Włoch jak jesteś, nie? Nie, we Włoszech nie ma buntu. Mi się w ogóle wydaje, że ja chyba taki okres, nie, we Włoszech się nie da zbuntować, szczególnie jak jesteś mężczyzną, to no, w ogóle... No tak, przeciwko mamie ni chuja, nie zapomnij. Mama cię tam owinie makaronem, spaghetti cię owinie. Ścierką cię owinie, dostaniesz makaron... Ty, mama? Nigdy w życiu. Owinie cię ścierką, no. Wsadzi ci makaron do buzi jak smoczek i... I tak ci zrobi.
będziesz czuł. I położę się z tobą w łóżeczku. Słuchajcie, naprawdę mama mi opowiadała takie straszne rzeczy w ogóle. Nie da się buntować. A propos nastolatków, może jej tu przytoczę tę historię, bo opowiadała o tym, że jedna z jej koleżanek z pracy mówiła o tym, że ona śpi ze swoim synem w pokoju i w łóżku. I moja mama mówi, no dobra, no ale to ile lat ma twój syn? Że w sensie, że czemu ty, bo, czemu śpisz z dzieckiem? Ile lat ma twój syn? Ona mówi, no tam, teraz nie pamiętam, bo 21 albo 25. No nieważne. A jak ma na imię? Edyp. Nie. I moja mama mówi, ale dlaczego ty z nim śpisz w łóżku? Edypio. Ona mówi, no ale jak mam spać? Z kim ma spać, kurwa? A jak mam spać? Ona mówi, no ale ty nie śpisz z mężem? Ona mówi, no coś ty z mężem? Mówi, ja z mężem spałam do czasu, aż urodzili się moi synowie. I potem, jak się urodzili synowie, to spała z nimi. I okazuje się potem, jak rozmawiała z innymi jakimiś znajomymi, że to jest bardzo częste, że mamy śpią z tymi dziećmi, z synami. Jest przerażające w ogóle. I że to jest dla nich takie, że no, to jest normalne. To jest normalne. Tak. No i potem są tam straszne sytuacje, kiedy właśnie są żony porównywane non-stop do matek. Matki wprowadzają swoje rządy takie w ogóle. To moja mama przeżyła zresztą. No, słuchajcie, o tym kiedyś opowiemy, trochę, jak to wygląda we Włoszech. Natomiast ja tutaj się zastanawiam, jak w Polsce jest, czy kiedy... Bo często ten okres buntu przychodzi późno, że się odcinasz ja od rodziców. Ja się buntuję teraz. Że nie chcesz z rodzicami przebywać. I to jest... Nie, ale ja miałem wiele takich sytuacji, tak że nie chciałem gdzieś jechać z mamą, bo wiedziałem, że sobie wtedy nie zapalę papierosa, bo coś tam i tak dalej. A potem przychodzi już ten moment, że już chcesz przebywać z tymi rodzicami. Że już jakby myślisz o tym, że fajnie będzie po prostu przyjechać do domu, poprzebywać i tak dalej. Przez to, że ja nie paliłam tych fajek, jak zapaliłam pierwszego papierosa, to już byłam fest dorosłą osobą i mogłam to totalnie robić przy mojej mamie. Zresztą ja nigdy nie paliłam tak nałogowo, żeby siedzieć codziennie i jarać fajki. Mi się to zdarza do dzisiaj raczej w systemie imprezowym. Więc mogłam to swobodnie robić przy mojej mamie. Tak jak z alkoholem, to tak jak już mówiłam, że no jakby mogłam też swobodnie w domu napić się drinka. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy już byłam dorosłą osobą, czy jak byłam tam trochę młodsza, to sobie mogłam tam jakieś piwo wypić. Też na mnie nikt krzywo nie patrzył, więc też mi nie zależało na tym, żeby robić to gdzieś tam po tajniacku i tak dalej. No nie licząc tego najebawszy, co przyszło do domu i też nikt na mnie nie krzyczał. No, taką jakąś kulturalną rozmowę ze mną odbyli. No więc te wszystkie sytuacje, ja nie miałam nigdy takiego czegoś, że ja nie chcę przebywać z rodzicami. Wręcz przeciwnie, było mi wygodnie jechać z rodzicami, bo oni wtedy płacili za wszystko. Nikt się do mnie nie przypieprzał, ja sobie mogłam iść gdzie chcę. Jeszcze mogłam jechać z chłopakiem na przykład na wakacje, bo oni na przykład płacili za niego. Więc ja miałam naprawdę... Jezu, ja miałam totalny chill pod tym względem. I tego wam, moi drodzy, życzymy. Tak szczerze mówiąc, tego, żeby ten okres buntu, który... Wasze pociechy będą przechodziły, kurwa, czy wy być może... No dobra, ale poczekaj, bo ja już widzę, że tu zwierzysz do końca. Tak sobie pomyślałam, poczekaj, teraz Tymon. Tymon na przykład lat 14 przyprowadza dziewczynę, powiedzmy, nie? I spędza z nią czas zamknięty w pokoju. A to Queen of the Black. I teraz Queen of the Black. I teraz na przykład, jedzie z nią na wakacje i tak dalej. No, kurde, ja nie wiem, czy ja nie bałabym się trochę. Ale że my jedziemy razem z nim na te wakacje? Nie, no w ogóle, że on tak przesiaduje tam non-stop zamknięty w tym pokoju. Na co, ile ma tak... 14 lat? No. To nie jedzie na wakacje żadne. Co... 14, 15, no co, do 15. Gdzie? No ja pojechałem z moją dziewczyną, jak miałem 16. No ale ja tak jeździłam z moim chłopakiem. A my się już ruchaliśmy, więc... Kurwa, to mnie zszokowało. Pojechałem z dziewczyną, kurwa, z moją dziewczyną. Byliśmy już ze sobą, nie wiem, no ale ja byłam z rodzicami, nie? I z chłopakiem. Ja nie z rodzicami, właśnie. Kurwa, na obóz pojechaliśmy. I myślałem, że normalnie śpimy razem w pokoju. Nie, kurwa, gdzie w ogóle? Okazało się, że nie możemy spać razem. Jaki byłem oburzony. No a potem zrozumiałem, dlaczego. A i tak się tam ruchaliśmy, więc... Chuj z wami organizacją. Maciek się chciał pochwalić. Ja tutaj mówię tylko, jakbyś podszedł do tej sytuacji właśnie z tym onem. Nie wiem. No zawsze dowiemy się pewnie, jak będzie. Nie ma co tutaj obiecywać i mówić, ja też jak nie to będzie wiem, wyglądało. No. To chyba zależy wszystko od tego, jaka to będzie dziewczyna. To na pewno. I jaki będzie tym on też wtedy, w tamtym okresie. Więc pewnie jakby to wszystko się o to rozbija. Kochani, tak jak mówiłem,
bunt jest gdzieś tam potrzebny w życiu człowieka, po to, żeby nie być no. Jeszcze przepraszam, że ci przerwę i od razu ja powiem, złote myśli, bo mogą, przepraszam, bo mogą paść te pytania, że dlaczego zakładamy, że będzie dziewczyna u Tymona, ja a na przykład nie chłopak, bo podejrzewam, że takie mogą się pojawić, bo po prostu wiemy, bo Tymon już nieraz był zakochany w dziewczynie, a nawet gdyby był to chłopak, z chłopakiem to ja bym się czuła akurat bezpieczniej, bo przynajmniej nowe życie by nie powstało po prostu z tego. Bo to jest ten strach rodziców. Dobra, słuchaj, największy. Myślę, że nie będzie takich pytań. Natomiast ja chciałem... Ale bywały takie pytania. Dobra, już no idź do brzegu, no do brzegu. Płyniemy. Ja wiosłuję, ty mów. No. Błąd jest potrzebny generalnie po to, żeby kurwa nie zostać osobą bez swojego zdania. Warto się zbuntować czasami, tylko też warto się zbuntować w taki kontrolowany sposób, który nie krzywdzi innych też i nie powoduje, że rodzice wyrywają sobie kurwa kłaki z głowy i zastanawiają się, gdzie jest ich dziecko, co robi, z kim się rucha. No tak, ale co ciężko śpie. Dawać komuś porady względem buntu, bo jak tylko chodzi o to. Hormony buzują albo ma ciągoty po prostu. Ja tylko takie... mówię do rodziców chyba bardziej, wiesz, bo to ludzie, którzy nas słuchają, oglądają w tej chwili, to są raczej przyszli rodzice albo obecni rodzice. To się może wydarzyć, może się nie wydarzyć, od was też to zależy dużo. Jeżeli będziecie mocno tłamsili, kurwa, dziecko i zakazywali mu wszystkiego i powodowali, że będzie się, nie wiem, źle czuło we własnym, kurwa, domu, to ono z tego domu będzie chciał dolić jak najszybciej, po prostu. To taka złota rada. Pewnie tak. No. Pewnie tak. Asertywność jest na wagę złota i myślę, że powinniśmy w dzieciach naszych zaszczepiać tę asertywność, a to polega też na tym, czyli że... znowu o szczepionkach. Że czasem się pozwala po prostu czasem, że pozwala się po prostu dziecku też na to, żeby ono podejmowało jakieś decyzje, nawet jeśli one nie do końca są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ja wiem, że to może być trudne, natomiast jak się nie da tej wolności, to potem nie ma co się liczyć na to, że dziecko będzie potrafiło w przyszłości postawić na swoim i że będzie takim potrafiącym wyznaczyć granice, asertywnym człowiekiem, no, radzącym sobie w życiu. Dokładnie tak. I z tym was zostawiamy, moi drodzy. Do zobaczenia w następnych papierach, papierkach i tak dalej, etc. Pa, pa, pa. Pa.